No dzień dobry. Dzisiaj, albo dobry wieczór. Dzisiaj bez mojego RIA, tylko zrobimy sobie w ten sposób nagranie, żeby tą gierkę sobie tutaj oglądać w całej okazałości. Także ja się nie widzę, wy mnie też nie widzicie, ale mnie słyszycie. Zaraz zobaczymy, jak to chodzi, jak to wygląda. Po prostu sobie chwilę przetestujemy. Nie wiem, czy mnie to wciągnie, czy mnie to nie wciągnie, czy jakiś z tego więcej będzie materiałów. Na razie po prostu zrobimy sobie taki teścik, jak to wygląda, czy warto, czy nie warto. No i tyle. I fajnie by było sobie tutaj w to zagrać. Jak się naładuje. Chyba że się nie naładuje. Może się naładuje. W razie mamy burzę i odliczanie. Tykanie zegar. Muzyka klimatyczna. Co będzie dalej? Wyjdzie w praniu. Jak zawsze. Albo się nada, albo się nie nada. To jest gra typu soulowskiego, więc może być różnie z tym. Może być różnie. Dobra, podkręcamy troszeczkę dźwięki. I lecimy. Oczywiście, że polski. Ustawienia. No, pierwsza rzecz. Ustawienia, tak? Tak, aby ciemna i jasna grafika były widoczne. No, walisz to. To sobie tam zawsze i tak inaczej można ustawić w trakcie rozgrywki. No i już psuje klimat gry, nie? Milion zgód na dzień dobry. Jakie tu mamy ustawienia, tak? Jeszcze tego sprawdźmy. Interfejs. Krew jest wyłączona? Nie, włączono, dobra, okej. Jakoś tak odwrotnie mi się wydaje. Włączone jest po lewej stronie, wyłączone po prawej. Nie wiem, jakoś tak dziwnie. Odwrotnie, jak dla mnie odwrotnie kompletnie. Maksymalna liczba... O, widzicie. To można wyłączyć. Od razu zobaczycie ustawienia przynajmniej, jakie są. Te DLC-y można tutaj łączyć zrównoważone. Zobaczymy, jak będzie, jak to wyjdzie w praniu, nie? Ustawienia szczegółów grafiki jeszcze są, no są na wysoko. Dobra, niech to tak będzie, ok. Nowa gra, zobaczymy w praniu, w praktyce. Skok naprzód przy sprincie, może skakać nad dziurami w podłożu. Fajna umiejętność. Can you hear me? Geppetto's puppet. We need your help. Na słuchawkach brzmi fajnie. Dam wam trochę głośniej może. Oczywiście będę grał na padzie, jakby co, jakby kto pytał. Czyżby nowa Senua? Czyżby coś dla mojego kumpla Rafałka? Barman, dalej, polej. Spadaj. I see they got Jiminy too, but we have to hurry. My name is Sophia. Please come to Hotel Crot, and I'll explain what's happening. Jiminy, please escort him to the hotel. Jakąś lampę dostałem? Użyj pasa, no tak. Dawaj pasa, zaraz pasa przyniosę. I gesty do pasa, aby ich używać, aha, okej. O matko, jak ja nie lubię tylu rzeczy. Tyle rzeczy naraz, dobra. Zapolił sobie latarkę i pasuje, nie? Let's get you out of there. Find something that might help. Broń jakąś mi daje, a nie tam. O. Dobra, zapal se to. But the streets are not safe. Arm yourself with one of the weapons over there. It'll be helpful on your way to the hotel. O, droga świeższa, droga odtrąconego i droga czyściciela, siła. Dobra, siłę, weźmy sobie siłę. A to jest styl walki, dobra. Dobra, to nie ma... O, kosy dostał. Już go, piskamy go? Ejbany? Kurwa, jednym mi. Kurwa, którym tu się bije, tej? Tego już nie powiedzieli, nie? On się wkomponował. Tam pozyskałem, ale co? Ogniwo pulsu. Korzystać z ogniw pulsu, aby odzyskać punkty życia. Dobra. Jak na razie, no, jakoś tam specjalnie nie... nie zwracam na to uwagi, na te wszystkie opisy. Wow! Ale się unorą. Paski trochę Elden Ringa. Tam idzie wejść, jeszcze na boki idzie wejść pewnie, co? Otwórz drzwi, a tu jeszcze... Aha, tu jest... No, dobra. Przeczytaliście, nie? A, of course. Kurwa, a w którym tu skacze? O ty gnoju. On się tu pojawił. A czemu ja idę właściwie tędy? Tam jest coś dużego. Się szybko wyczyścił, nie? Jakiś sprint, coś? A jest, B, pod B, dobra, okej. Okay. Czyli jednak będziemy musieli tędy iść. To jednak czułem pismo nosem. RB, jak zwykle muszę sobie tutaj... tylca RB, tak? Gdzieś coś dużego łazi, ale... Biera tej. O kurde. To przyspieszenie na B bardzo średnie. Coś dużego łazi. Już mnie widzi? Oj, jakiś unik? Kurwa. Już mnie zabił. Jak będziemy przez pół mapy się cofać, to pierd... Jezus Maria. Kocham to. Unik też jest B, ja pierdziela, dobra, lecimy szybko. Sterowanie jest do dupy, tyle powiem. Pierwsze problemy Najmana. Skrótu tam nie zrobiłem, kurwa, wszystkie moby są zrespione, nie? Nie idzie się skradać? Kurwa, chciałem się... Ja pierdolę, chciałem zrobić unik, nie? Ja pierdolę, zaraz zginę. Ale on ma... Jest jakieś leczenie? No ja pierdzielę, nie wierzę. Którymś się tam leczyło, nie? Ja... Mopka nie mogę zabić tej. Sterowanie tu jest do kitu, słuchajcie, naprawdę. Ale będzie śmiechu. On jeszcze żyje? Jeny, ale ty masz wyczucie. Dobra, musimy go klepnąć, bo to nie mam bata. No nie wiem, co to było. Nie ma jakiegoś... On już mnie widział, dobra. No Jezus Maria, ale ma celowanie. No kurwa, ten ma zasięg jak chuj. No wiesz to co, kurwa wziąłeś, ja pierdolę. No to nie jest gra dla mnie oczywiście. O ludzie kochane. To jest idealna gra dla szarego, no. Idealna. Na miłe, przyjemne wieczory z Melisą. Ja rzuciłem Melisę? Teraz mi mówicie, że jest jakieś kurwa namierzanie? To jest ostatnia próba, słuchajcie. Stalowa ręka, to jest dobra nazwa. Aha, dobra. Ten już żyje, dobra. Jedziemy na tego gnoja, no. Co to jest? Po ciemku go zrobimy. Ale jak mu się koszula czyści, nie? Jezus, jaki on ma zasięg. No nie wierzę, przecież on zaraz ginie. To przecież to jest kurwa okrutne. Słuchajcie, no próbowałem wam przedstawić tą gierkę jakoś. No ale sami widzicie, jak ona wychodzi. Jest niepojęte, nie? Niepojęte. Naprawdę chcecie to zobaczyć? No tak to jeszcze nie miałem, to nawet w Elden Ringu dalej zaszedłem. No nie no, jaki gnój to jest. Ja mu ciosu nie mogę zadać. Dobra. I tu jest leczenie jakieś. Kurwa, no rusz się, chuju. Po co to światło ci zapalone? Kurwa, no zanim on ten unik wykona. No kurwa. No chodź tu, gnoju. Co on tu? Baśniowy kunsz? Co to jest? Kurwa, bo mnie zaraz zajebie, nie? Ja pierdolę, jakie kombinacje. Kurwa, jak on mnie jebnie. Kurwa, za pierwszym razem, nie? Nie, nie, to się kurwa nie da. Nie, nie, to sterowanie, to jest tak do bani. Dajcie spokój. Nie mam czym się wyleczyć. Dobra, mamy klucz. Idziemy zobaczyć tylko tutaj. A co z bossami dopiero będzie? Jest niepojęte. Zaraz zobaczymy jedną rzecz. Słuchajcie. Dysz pada, on ma suche włosy, nie? O co tu chodzi? This is called a stargazer, a marvelous device the stalkers used in the past. Puppet threshold exceeds dangerous. As we are not strong enough to beat the puppets. Gather ergo, clever, but the stargazer's strength doesn't last forever, so be careful. O kurde, no dobra, ja tam teraz nie chcę tego... Nie będziemy tu sobie tego wykorzystywać. Kurwa, tu jakiś pies. Oczywiście w niego trafiłem. Nie wiem, czy może na konsoli, może na PS-ie lepiej to jest obsługiwane, nie wiem, bo tutaj... Tu mi średnio to podchodzi, tyle nie powiem. Już po prostu tak, wydaje mi się to podwracane to wszystko tutaj. No nie wiem. Nie no, nie trafił jeszcze mnie. Byłem, tak się idzie, to tak trochę mnie nudą, no ale... O, ktoś tutaj od tylca. Kurwa, jeszcze się zablokował, nie? Czy tu dojść do jakiegoś momentu? Przedmiot do rzucania jakiś. Nie no, on ma suche włosy, słuchajcie, a dycz leje. Czego tam szukasz? Kto mnie tam dygnął, ej? Kto mnie tu? Hehe. Kto mnie zastrzelił? Dobra, słuchajcie, to jest 26 minut męki. Nie wiem, może trzeba tu po prostu jakoś się w to kręcić. Może jakbym ostatecznie nie miał w co grać, to może bym sobie w to pograł. Ale póki co to jest gra dla takich, co lubią się pomęczyć. Albo co po prostu lubią taki styl soulowski. Tak, dobrze mówię, soulowski, no. Od soulsów. Dobra, tam nie umiem tego wypowiedzieć, wiadomo, jak zawsze. Także słuchajcie, sorry, ale ja wytrzymałem 20 minut i na tym skończę. Także trzymajcie się i do zobaczenia na live'ach. Cześć!